Siema ludzie, ludziska, pozdóbka z tej strony. Słuchajcie, wiecie, że ja mam najebane w głowie, ale dobrze mi z tym. Ale zobaczcie tą chwilę i nikt mi tego nie zabierze. Patrzcie to. Teraz patrzcie w tle. Zajebista chwila. Kto mi to zabierze? Nikt. Teraz. Zawsze dziadek mówi: słuchaj. A ja mówię: czego? Tej wolności. Ja mówię, ale o co chodzi? Mówi, ja jak kiedyś byłem młody, to słyszałem tylko wybuchy bomb, krzyki, smutek. Więc czy ciesz tym, co masz. Zobaczcie. Zajebista miejscowa, co? Mam nadzieję, że widzicie to, co ja, bo to jest kurwa. Ktoś ostatnio powiedział, że go irytuje tak, że tak nagrywam takie chwile. Sorry, to twój problem, nie mój. To, że ciebie coś irytuje. Albo słyszę, ja bym na miejscu jego. To teraz powiem, nigdy nie będziesz na moim miejscu. O nie. Na żadnym miejscu. Jesteś na swoim i baw się swoim życiem. Zobaczcie, jaka chwila. Dobra, miejscowa. Kto mi to zabierze? Kto mi to zabierze? Jakiś głupi hejt? Pff. Bad boys, bad boys. Kto mi to zabierze? No, bo jak z bajki miejsce, nie? Jak z bajki. Oszalałem, nie? Nie, to trzeba z dzióbkiem. Pawełku, to dla ciebie. Wiesz o tym, nie? Zawsze nagrywam takie rzeczy, których Paweł nie może zobaczyć osobiście, ale dzięki moim oczom i moim filmom wiem, że to widzisz teraz. Pamiętajcie, Paweł Lubacha, wskakujcie na jego kanał. Chłopak leży niestety niepełnosprawny u siebie w łóżku i dzięki moim filmom i mojej porytej bani właśnie widzi teraz cudowną chwilę. Jeszcze bardziej wiem, że go to raduje. O, jakie słowo użyłem, raduje. Jak ktoś mnie wspomina. Jak wie, że jest tutaj ze mną. W cudzysłowie oczywiście. Ale on wie, że zawsze myślę o nim i dzisiaj napisał, że jest chory na tym, na Facebooku. Nawet nie chciałem pisać, co się stało, bo jakie odgłosy. Zajebiste odgłosy, słuchajcie. Ja w ogóle kocham noc i poranki, nie? A często w dzień śpię. Chyba, że na desce pływam. No ale zobaczcie. Jaka chwila, nie? Jak z bajki. Jakie odgłosy. Zdjęcie sobie pierdolnąłem, takie jak wiecie. W Egipcie zawsze trzymasz palec i kamień niby z tyłu stoi. Ty, tam jest to, jak to się nazywa? To, co parzy, że nie można
taki wysoki chwast, który parzy. Kiedyś go nie widzieliśmy, wzięliśmy to sobie, ścieliśmy jako dzieciaki, zaczęliśmy się napierdalać jak... wystraszyłem się. Kurwa, teraz tam gdzieś klaun albo ktoś wyszedł. Tym... O kurwa, jeszcze coś wykraka. Pamiętacie, sekret, prawo przyciągania. Nikt nie wyjdzie, będzie zajebiście. Chciałem powiedzieć, że wyjdzie jakaś ładna dziewczyna, ale by wyszła teraz tam z mgły ładna dziewczyna, to bym spierdalał jak przecinak, nie? Już będę tak... Słuchajcie, chyba będę takie live'y kręcił. Nowy kanał otworzyłem, bo mój kanał na Facebooku cały czas mi blokują, żebym za dużo nie gadał live'ów po akcie z Egiptem. 23 retrac. Tak, chyba się zakręciłem, czy dobrze. Ale miejscowo, co? Jakie zdjęcie? To jest zajebiste miejsce, żeby się tu bzykać w samochodzie. A tu kurwa nikogo nie ma. Nie wiem, dzieci młodzi, chyba wszyscy na internecie albo na Facebooku. Najbardziej mi ci śmieszą małolaci, którzy wiecie, jeszcze jak to ja to mówię, jajek nie golą. I z domu na ręcznym jadą i oni piszą, o kurwa pajac, nic w życiu nie osiągnął. Ja sobie myślę, no tak, w sumie nie pamiętasz, bo jak wygrałem pierwsze reality show, to był 2000 chyba rok, albo 2001, to tego dzieciaka jeszcze na świecie nie było. Najlepsze jest to, że zawsze mnie tyrają ludzie i mówią, że nic nie osiągnąłem i tak słyszę już, że nic nie osiągnąłem i nic nie osiągnę od 30 lat i wszystko mi się udaje. I później te pały życiowe znikają z mojego życia i tylko w domu marudzą pod nosem. Ale zajebiste miejsce, co? Jaram się w chuj. Coś leci. Nie, myślałem, że coś leci. Kto mi to zabierze? Nikt mi tego nie zabierze. I właśnie wyłapcie sobie takie chwile, żeby wam nikt nie mógł zabrać. O tak. Jeszcze pierdolę sobie takie zdjęcia. Jakiego dzióbka jednałem. 41 latek. Jak pipa wyglądasz? Najlepiej jak się małolaci mówią, że jak pipa wyglądam. Sorry, no jak pipa wyglądam faktycznie. A już nie trenuję od walki drugiej. Pies. Ja tu w lesie, a tu wilki jakie. Jak kurwa, jak już mi się zacząłem. Mam nadzieję, że go trzymają w zagrodzie. Tam jest w ogóle dom, zajebista faza, że ktoś tam mieszka. Dobrze tu wuj, co? Dobrze, nie? Pieją, kury pieją. Szukają koguta. Moje miejsce co? Jak z bajki. Naprawdę, jakby coś się teraz stamtąd wyłoniło. Pojadę może tam dalej zobaczę co jest. Bo wcześniej tam widzicie, myślałem, że te plamy to jest woda. I nie chciałem dalej jechać, bo mówię, jak się wpierdzielę, to nie wyjadę, nie? Ale pojadę w tą mgłę, ale będzie faza. Ale wiem, że tego nie pokażę. Foszok taki. Foszka se pierdolę. Tam jakiś ten jest. Budka chyba dla ptaków. Ale faza co? Tam, o tam. Powinno być widać.
Dobra, kończę. Jeszcze tak ostatni widok. Uuuu. Pozdro do zdupki. Jak to Stifler to tak zawsze. Jo, jo, ej, hej, hej, hej. To ja też tak sądzę. Pozdro do zdupki.